Jak potoczyły się wybory i przygotowanie do wyborów pani jako Sary May? Ja jestem generalnie dumna z tej całej kampanii, ponieważ dla mnie najważniejsze było to, co się wydarzyło, czyli globalna promocja, właściwie darmowa. Musiałabym chyba naprawdę włożyć ogromne miliony, żeby cały świat dowiedział się o moim istnieniu. Dzięki tej kampanii dowiedzieli się ludzie z całego świata nie tylko o kandydacie w bikini, ale również o wokalistce. Bardzo wiele mediów podawało linki do moich piosenek, do moich utworów. Jest to mój osobisty sukces. Natomiast jeżeli chciałabym naprawdę poważnie podejść do tej kampanii i chciałabym zdobyć naprawdę głosy polskich konserwatywnych wyborców, musiałabym tak, pokazać się w habicie, zaprosić kamery do kościoła, jak się modlę, jak klękam i jak pięknie śpiewam psalm. Two Sisters również kandydowały w tych wyborach. Łącznie zdobyły 20 głosów, nie jest to jakiś oszałamiający wynik, a wręcz bardzo słaby. Ale same powiedziały, że to miał być tylko promocja. Czy w pani przypadku też tak było? Oczywiście dla mnie bardzo istotną sprawą jest promocja i trzeba przyznać, że takiej promocji nie miała żadna polska wokalistka, ani w polskich mediach, ani w zagranicznych, więc jest to dla mnie wielki sukces. Pragnę też powiedzieć, że mandat radnej został w rodzinie, ponieważ radną została moja mama, tak jak 4-8 lat temu zdobyła bardzo duże poparcie osób z Bemowa i jest radną.